Tu nie NBA, tylko MLS i to po polsku. Znajdujemy się po kanadyjskiej stronie wodospadu Niagara. Nie dotykaj synek. Antoś ma na sobie koszulkę. Jaką masz koszulkę swoją? A ja mam koszulkę jaką? Kosmosu, tak. Dlatego, że wczoraj w pucharze USA spotkały się właśnie te dwie drużyny. New York Cosmos i New York Red Bulls. I kto wygrał? New York Red Bulls. A ile było? 4-1. 4-1. Słuchajcie, Cosmos niestety odpadł w tej rundzie. Dani Szetela zagrał dobre spotkanie, ale Red Bulls dowodzeni przez Lloyda Sama, dowodzeni przez Sala Zizo, dowodzeni przez Saszę Kleściana zdobyli 4 gole. Czwartego strzelił Mike Grela i przeszli do kolejnej rundy. I w tej kolejnej rundzie z kim się zmierzą? Zagrają, z kim zagrają Red Bulls w następnej rundzie? New England. Nie, no New England odpadło. Z Philadelphia zagrają w następnej rundzie, prawda? Ale na dzień będzie New England. Tak, nie, New England odpadło w tej rundzie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe spotkania tej rundy, to na uwagę na pewno trzeba zwrócić na to, że drużyna Tomka Zachorskiego też odpadła. Tomek Zachorski się spisał bardzo dobrze, strzelił bramkę w meczu z Chicago Fire na wyjeździe. Była to jedyna bramka dla swojego zespołu. Potem doznał małej kontuzji i niestety musiał zejść z boiska. Mike McGee trafił dwa razy i Patryk Miarko trafił dla Chicago. Także 3-1 Chicago wygrało i w nagrodę Chicago teraz będzie grało... Z kim będzie grało Chicago teraz? Chicago... Będą grali z Orlando SC. Orlando wygrało 2-0. Pokonali u siebie Columbus Crew. Pierwszego gola strzelił Kaka, drugiego strzelił Rivas. Było to już jego czwarte trafienie w pucharze. Tyle samo goli ma Tomek Zachorski, który przecież w pierwszym spotkaniu zdobył ukłuł hat-tricka. Ale jeszcze więcej bramek, to znaczy tyle samo bramek, ale jeszcze więcej bramek w jednym meczu zdobył Dom Dwyer ze Sportingu Kansas City. Teraz się troszeczkę obrócimy w tą stronę, żeby było widać też i drugi wodospad, ten Niagarowy. 4 gole strzelił w meczu Sportingu Kansas City. Z kim oni grali? Oni wygrali 6-2, aż wygrali z FC Dallas. Z Dallas wygrali. 4 gole Doma Dwyera, 2 gole Christiana Nemeta, Węgra. No i w następnej rundzie Sporting zagra u siebie i będzie on grał z Houston Dynamo. Houston wygrało u siebie 1-0 po golu młodziutkiego Kolumbijczyka. 1-0 z Colorado Rapids. W następnej kolejce, w następnej parze zmierzą się drużyny Los Angeles Galaxy, która jako jedyna drużyna wygrała mecz pucharowy na wyjeździe. 1-0 z San Jose Earthquakes, czyli udał im się rewanż za te California Classico sprzed kilku dni, które przegrali 1-3. Galaxy zagrają na wyjeździe z Realem Salt Lake City. Real Salt Lake City pokonał u siebie również 2-0 Portland Timbers. Obie bramki padły w drugiej części. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Puchar USA. Tak jak mówię, we wczorajszym meczu Red Bulls z Kosmosem, no było to bardzo, bardzo fajne spotkanie, bardzo emocjonujące. Do przerwy lepiej zaczęli Red Bulls, strzelili bramki już w 5 minucie, potem wyrównali Kosmos. Kosmos troszeczkę zaczął grać dużo lepiej i wyrównał straty po strzale Lakiego Mkosany. Prowadzenie dla Red Bulls uzyskał Zizo w 5 minucie, potem Mkosana w 16 wyrównał. Pod koniec pierwszej połowy trafienie na 2-1 uzyskał Anatol Mbang po kolejnym dośrodkowaniu celnym z rzutu rożnego Saszy Kleściana. Ty tam się nie wychylaj, bo jeszcze mi wpadniesz do Niagary i co będzie? Wody! Natomiast w drugiej części Kosmos miał szansę na zdobycie kolejnej bramki. Raul trafił w poprzeczkę, Mkosana w słupek, Senna z wolnego. Też w piękny sposób strzelał, ale bramki nie zdobył. Potem kolejny fatalny błąd obrony Kosmosu.
i Sasza Kleścian strzela trzeciego gola z rzutu karnego. No i w samej końcówce Mike Grela w pięknym, pięknym stylu ograł Huntera Górskiego i strzelił w długi róg bramki Jimmy'ego Morera, który także popisał się fenomenalną interwencją po strzale Felipe w 83 minucie. Także zasłużone zwycięstwo Red Bulls, nieco zbyt wysokie. Nasi Polacy, amerykańscy z Clifton spisali się bardzo dobrze. Mateusz, oprócz tej bramki Mkosany, no nie dał pograć ani Mkosanie, ani tak naprawdę Raulowi, który wszedł w drugiej połowie. No a Denny niestety, wyróżniał się ambicją, zaciętością, wolą walki, no ale na triumf w Pucharze USA będzie musiał poczekać do przyszłego roku. My natomiast trzymamy kciuki za Mateusza, za Red Bulls, którzy teraz zagrają z Filadelfią, a potem również na własnym boisku, jeżeli przejdą Filadelfię, będą grali z kimś z pary Chicago-Orlando, no a potem już tylko finał. Mateusz, pozdrawiamy, dziękujemy za ten podpis. Gdzie masz podpis Mateusza na koszulce? Pokaż. Na koszulce Mateusza podpis tutaj, tak, o dobrze, już tak, zbliżony, super. I również pozdrawiamy słuchaczy MLS po polsku z Niagary po stronie kanadyjskiej.